Radio Tok FM, Eurokącik, a Barbie wejdzie świat na... w powiększeniu. Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, pan Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór Państwu. Panie dyrektorze, jutro w Warszawie trzy jakże ważne wydarzenia: Atlantic Council PISM Global Forum, szczyt inicjatywy Trójmorza, no i to, co nadaje ton tym wszystkim wydarzeniom, czyli wizyta amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. No w zasadzie wymienił pan te wydarzenia w kolejności od najmniej ważnego do rzeczywiście ogniskującego największą uwagę światowych mediów, ale także elit politycznych, bo niewątpliwie wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie obserwowana na całym świecie. Po pierwsze dlatego, że jest to pierwsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych bilateralna w Europie. Jest zapowiadane przemówienie publiczne prezydenta. Biały Dom mówi, że to ważne przemówienie. Tak, bo ponieważ będzie to programowe przemówienie prezydenta Trumpa w zakresie polityki zagranicznej. Więc ono nie będzie dotyczyło jedynie spraw lokalnych, choć na pewno takie wątki się pojawią, czyli relacji polsko-amerykańskich, ale należy oczekiwać, że będzie to przemówienie, które nakreśli główne, bym powiedział, takie kierunki myślenia tej administracji, jeżeli chodzi o politykę globalną. Panie dyrektorze, to, nad czym myślę wielu ludzi, nie tylko w Polsce, się zastanawia, to jest to, co tak naprawdę możemy zyskać na tej wizycie Donalda Trumpa, bo to jest bardzo istotne, że no, przyjeżdża do Warszawy przed Hamburgiem. Tutaj wygłosi ważne przemówienie programowe. Czego możemy się spodziewać? Dziękuję za to pytanie, ponieważ umożliwia odniesienie się trochę do tego przebiegu debaty publicznej, która trwa na temat polityki Polski wobec Stanów Zjednoczonych, relacji polsko-amerykańskich. Więc po pierwsze istnieje taka teza, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża nas wykorzystać. Więc pragnę przypomnieć, że polska dyplomacja dążyła do tego, aby stworzyć taką okazję, aby prezydent Stanów Zjednoczonych, realizujący interesy narodowe Stanów Zjednoczonych, mógł mieć okazję powiedzenia czegoś ważnego właśnie z Warszawy. Nie z Berlina, nie z Paryża, nie z Londynu, ale właśnie z Warszawy. I to jest ogromny sukces naszej dyplomacji, że do tego doszło. To jest duży sukces, to jest duże osiągnięcie, dlatego że nie wszystkim się udaje. Nie wszyscy też będą mieli okazję do zaoferowania wygodnego dla prezydenta Stanów Zjednoczonych forum, a niewątpliwie prezydent Stanów Zjednoczonych kieruje się każdy, nie tylko ten, ale każdy kieruje się interesami swoimi, politycznymi i swojego państwa, które reprezentuje. Dla nas jest także ważne ze względu na to, że kształtuje się pewna tradycja wygłaszania ważnych przemówień przez prezydentów Stanów Zjednoczonych właśnie z Warszawy, dotyczących albo polityki wobec regionu, albo relacji transatlantyckich. Więc to jest kolejny prezydent, który ją kontynuuje. To dla Warszawy, dla Polski bardzo dobrze, że prezydenci amerykańscy nie szukają jakiegoś innego miejsca w Europie, ale właśnie kontynuują tradycję George'a Busha, Clintona, Baracka Obamy, wygłoszenia ważnych przemówień właśnie z tej stolicy Polski. Panie dyrektorze, ja mam takie wrażenie, że na zachodzie Europy jest... Donald Trump ma złą prasę. To nie ma wątpliwości. Jest skonfliktowany. Stanach Zjednoczonych też ma też. I wielu ludzi go lekceważy niejako. No tymczasem to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. To on posiada te uprawnienia do decydowania o naprawdę polityce ogromnego mocarstwa i przyjeżdża do Polski. Czy sądzi pan, że na Zachodzie to zostanie dostrzeżone, że on przyjeżdża właśnie tu i to lekceważenie, ten ton lekceważenia zniknie? Nie. Znaczy, myślę, że Donald Trump nie przestanie być nagle popularnym prezydentem ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie. Trzeba przypomnieć, że to jest prezydent, który wygrał wybory w opozycji do establishmentu, zwalczając go nawet
ostro, więc on nie zachowuje się obecnie jakoś szczególnie inaczej niż w stosunku do tego, co obiecywał o sobie. Będzie niewątpliwie to przemówienie zauważone, zwłaszcza jeżeli się pojawią tam wątki, które mają charakter taki dotyczący całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na przykład, jeżeli pojawi się w przemówieniu artykuł 5. nawiązanie do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli traktatu ustawiającego Sojusz Północnoatlantycki NATO. Czyli ale, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Ale jak gdyby kontekst jest taki, że to jak gdyby prezydent Trump postanowił nie wspomnieć o tym w Brukseli podczas szczytu NATO. I oczywiście wygenerowało to sygnał polityczny, często nadinterpretowany. Więc teraz, jeżeli w tym przemówieniu w Warszawie prezydent do tego nawiąże, a w ostatnich paru tygodniach nawiązywał przy innych okazjach, to myślę, że i w Berlinie, i w Wielkiej Brytanii, w Londynie, i w Paryżu wszyscy ten wątek wystąpienia przyjmą z oddechem ulgi. A myślę, że bardzo ważne jest też to, że Donald Trump wystąpi na tym szczycie inicjatywy Trójmorza, bo on niejako promuje inicjatywę, która chyba też na początku w Europie Zachodniej była lekceważona. Myślę, że ona była niedoceniana i często z niej szydzono nie tylko w Europie Zachodniej, ale tu w regionie, a nawet w Polsce uważano, że to się nie uda. Myślę, że wielu komentatorów przyglądało się i czekało tylko na moment, kiedy ten projekt po prostu poniesie porażkę. Tymczasem z biegiem czasu on nabierał znaczenia. Okazało się, że te 12 państw chce ze sobą współpracować. Okazało się, że jest tam treść, materia i wspólny interes. Ale niewątpliwie to, że w komunikacie z Białego Domu pojawia się Free Seas Initiative, z całą pewnością jeszcze 3 miesiące temu nikt w Stanach Zjednoczonych jeszcze o tym terminie i tej inicjatywie nie wiedział, co się z nią wiąże. I polska dyplomacja, a także dyplomacja pozostałych krajów dwunastki wykonała ogromną pracę, aby uświadomić perspektywy i potencjał za tego rodzaju projektem. Jak każdy nowy projekt musi okrzepnąć, jak każdy nowy projekt musi nabrać treści. Ale to, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się wziąć udział w spotkaniu tej inicjatywy, więc poświęcić swój czas, godzinę swojego czasu, aby porozmawiać z przywódcami, którzy zaangażowali się w budowę tego projektu, jest niewątpliwie uznaniem dla tego, co zostało dokonane, a także inwestycją w przyszłość. Oczywiście dla prezydenta Stanów Zjednoczonych najważniejszym elementem tego projektu politycznego jest tworzenie rynku dla amerykańskiego gazu. Czyli gospodarka. Absolutnie. Proszę zauważyć, że do Warszawy przyjeżdża ekipa administracji o charakterze gospodarczym. Nie przyjeżdża sekretarz stanu prowadzący politykę zagraniczną, ale przyjeżdża sekretarz handlu. Najbliższy doradca prezydenta Trumpa. Sekretarz handlu będzie brał udział w rozmowach z przywódcami właśnie państw Trójmorza. Więc sygnał, jaki jak gdyby ten fakt generuje, jest oczywisty. Handel, handel, handel i biznes. Ale myślę, panie dyrektorze, że gdzieś w pamięci mamy też i twarde bezpieczeństwo. Są żołnierze amerykańscy w Polsce, jest ta pancerna brygadowa grupa bojowa i to jest bardzo ważne dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa. Są oczekiwania co do amerykańskich technologii, uzbrojenia, na pewno też, ale sądzi pan, że będzie też taki przekaz, że Amerykanie zostaną tu dłużej? Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że prezydent Trump w swoim publicznym przemówieniu po pierwsze potwierdzi zobowiązania amerykańskie wynikające z traktatu waszyngtońskiego, czyli jak gdyby nawiąże do artykułu 5 traktatu. Nie wykluczałbym także decyzji, czy ogłoszenia decyzji, że wojska amerykańskie zostaną tutaj na wschodniej flance sojuszu dłużej, do roku 2020. No to by było już nawet poza okres urzędowy.
urzędowania tego prezydenta. To by było niesłychanie ważne, ponieważ oznaczałoby, że do końca kadencji prezydenta Trumpa wojska amerykańskie na wschodniej flance sojuszu zostaną. I to oznaczałoby także niezwykle ważny sygnał polityczny w kontekście zbliżających się rozmów w Hamburgu właśnie między Trumpem a Putinem. To oznaczałoby, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdejmuje tą kwestię ze stołu i mówi, że o tym nie będziemy rozmawiać. Czyli wizyta, jakby tego nie oceniać, bardzo, bardzo dla nas ważna. Oczywiście. Jedna z najważniejszych wizyt dla prezydenta Trumpa w jego pierwszej kadencji. No i dla nas. Ciekawe, jak to politycznie Polska będzie w stanie wykorzystać. Pan Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Lekki, kłaniam się państwu. Gospodarka dla każdego. Karolina Mózgowiec, witam serdecznie. Dziś w audycji dwa tematy poruszymy. Będzie o specjalnych strefach ekonomicznych, ale najpierw temat stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ze mną w studiu Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Witam. Witam. W komunikacie po posiedzeniu RPP czytamy, że obecny poziom stóp procentowych pozwala na utrzymanie polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Czyli tak naprawdę ten komunikat, który już jest powtarzany w zasadzie od kilku posiedzeń. Od kilkunastu nawet posiedzeń. Rzeczywiście jest podkreślana kwestia równowagi, zrównoważonego wzrostu. No i jednocześnie nadzieja na kontynuację tej tendencji i utrzymanie również w związku z tym stóp procentowych na niezmienionym poziomie jeszcze przez dłuższy czas. Jaki to jest czas, no to mniej więcej jest to już też jasne od kilku posiedzeń. Prezes Adam Glapiński, przewodniczący jednocześnie Rady Polityki Pieniężnej, informuje o swoim takim przekonaniu, że do końca przyszłego roku stopy nie powinny jego zdaniem się zmienić. Czyli mamy jeszcze przed sobą perspektywę 18 miesięcy rekordowo niskich stóp procentowych. Oczywiście, o ile się te warunki nie zmienią, te główne warunki, które wpływają na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a do tych głównych czynników należy inflacja i tempo wzrostu gospodarczego. Konferencje po posiedzeniu są ważne i śledzone przez inwestorów między innymi. Czy coś jeszcze ważnego, jakieś zapowiedzi, czy coś między słowami można wyczytać, co padło podczas tej konferencji? Nie było jakichś ciekawych, czy niespodziewanych, nieoczekiwanych jakby wątków, chociaż ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że mimo, że prezes Adam Glapiński mówi, że jest przekonany, że do końca 2018 roku stopy procentowe nie wzrosną, to też się spodziewa, że jednak w drugiej połowie przyszłego roku dyskusja na ten temat już się pojawi, bardziej taka ożywiona w ramach samej Rady Polityki Pieniężnej. I w związku z tym też wydaje mi się ciekawy był skład uczestników tej konferencji prasowej, mianowicie prezes Glapiński zaprosił na konferencję prasową również profesora Eugeniusza Gattnara i Kamila Zubelowicza. To są przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, którzy zwracają uwagę na pewne kwestie, nad którymi właśnie trzeba będzie się w przyszłości zacząć zastanawiać, mianowicie profesor Gattner zwraca uwagę właśnie na kwestię wpływu tych niskich stóp procentowych na oszczędności, na to, że w warunkach wysokiej inflacji, czyli tej sięgającej 1,5% czy 2%, to te stopy procentowe oficjalnie są nominalnie jakby, czyli uwzględniając inflację, są ujemne. Co jest zjawiskiem nietypowym w naszej historii. Mieliśmy z nim do czynienia kilka lat temu i bardzo krótko. Natomiast w tej chwili, przy tej perspektywie niezmiennych stóp procentowych i jednak wysokiej inflacji, to takie zjawisko mogłoby trwać kilkanaście miesięcy. I teraz nie wiemy, jak będą na to reagowały i gospodarka, i posiadacze oszczędności. I również, jeżeli chodzi o pana Kamila Zubelowicza, on zwraca z kolei uwagę na to, że polityka pieniężna musi działać z pewnym wyprzedzeniem, czyli nie należy czekać, zwlekać i czekać nadmiernie, aż ta inflacja nam się pojawi, czy wzrośnie na tyle, że trudno będzie z nią walczyć. I też prezentuje takie stanowisko, że byłby skłonny raczej z wyprzedzeniem jakby lekko podnieść stopy procentowe. Lepiej zbyt wcześnie niż zbyt późno. Dziękuję za komentarz, dziękuję za rozmowę. Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy rozmawiać o specjalnych strefach ekonomicznych. Moim gościem jest Paweł Tynel, partner w dziale doradztwa podatkowego EY. Witam. Dzień dobry, witam panią. Inwestorzy czekają na nową politykę inwestycyjną, którą ma ogłosić Ministerstwo Rozwoju.
Jednocześnie od 1 lipca inwestorzy nie mogą włączać gruntów prywatnych do specjalnych stref ekonomicznych. Czego możemy się spodziewać po tej nowej polityce inwestycyjnej? Mieliśmy już takie wstępne zapowiedzi dotyczące tego, że te strefy mają być bardziej rozproszone, że nie będzie to takie przywiązanie do tych stref, które teraz są, ale że inwestorzy na tych zasadach, które teraz funkcjonują, będą mogli korzystać z ulg podatkowych także w innych miejscach. Czego możemy się spodziewać? Rzeczywiście z informacji, które dochodziły, jasno wybrzmiewał komunikat, że odchodzimy od takiego przywiązania do konkretnej działki, konkretnej lokalizacji, żeby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zachęta ma być pod inwestycję, która jest na terenie Polski. I z informacji, które właśnie docierały z Ministerstwa Rozwoju, to jest ten kierunek, czyli cała Polska jest jakby strefą ekonomiczną. I oczywiście w zależności od lokalizacji, jak rozumiem, będą konkretne wymogi, które trzeba będzie spełnić, aby takie zezwolenie czy zwolnienie podatkowe uzyskać. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł z tego względu, że historia zmian granic stref ekonomicznych pokazuje, że te przedsiębiorstwa, które spełniały wymogi rozporządzenia, które właśnie wygasło w lipcu, po jakimś czasie, i ten czas niestety wielokrotnie trwał pół roku, rok, a czasem półtora roku albo dłużej, taką zgodę uzyskiwał. Czyli analizując to trochę w drugą stronę, to skoro z reguły się zgadzaliśmy, to po co jest dodatkowo procedura zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, skoro można tej procedury nie przeprowadzać, tylko zawrzeć całą decyzję o udzieleniu wsparcia w okresie 4-6 miesięcy, ja bym tak to rozumiem. I w tym kontekście myślę, że dla przedsiębiorców jest bardzo ciekawa, ale też dobra informacja, bo oznacza to, że ten impuls dla inwestycji będzie wszędzie, to znaczy nie tylko na obszarach objętych statusem strefy albo takich, które w przyszłości mogłyby uzyskać status strefy, ale dla wszystkich inwestorów w każdym rejonie kraju. Wicepremier Morawiecki powoływał się na przykład Czech, że tam jest taka jedna wielka strefa ekonomiczna, no a my musimy patrzeć jednak na to, co robią nasi sąsiedzi, tak żeby być konkurencyjni. Rzeczywiście, to jest tak, że pomoc publiczna może się podobać, albo może się nie podobać, prawda? Ktoś powie, słuchajcie, inwestorzy powinni inwestować bez jakiegoś wielkiego zachęcania ich do tego. I to pewnie jest prawda, tylko że to jest tak, że zawsze musimy patrzeć na to, w jakim otoczeniu działamy. Gdybyśmy byli sami, to oczywiście tak można byłoby powiedzieć, ale wiemy, że wszystkie kraje, i to w ramach Unii Europejskiej, a poza Unią jeszcze bardziej, wspierają inwestorów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie granty są na poziomie stanu konkretnego, na poziomie regionalnym, ale też federalnym. Więc tego typu sytuacja powoduje, że nie możemy zamknąć się na oczekiwania inwestorów, którzy oprócz wielu aspektów dotyczących logistyki, kosztów pracy, jakości usług, które są świadczone, jakości pracy, biorą pod uwagę również zachęty. I tu nie możemy powiedzieć, słuchajcie, u nas nie ma wsparcia, bo inwestorzy będą tym zaskoczeni negatywnie, no i to może wpływać na ich decyzje inwestycyjne. Inwestorzy chyba jednak nie lubią niepewności, więc pytanie, czy ten stan, który mamy teraz, nie sprawia, że inwestorzy na przykład czekają z jakimiś decyzjami, czyli ciągle nie mamy tej polityki, a z drugiej strony mamy te zmiany od 1 lipca, o których już wspominaliśmy, czyli nie mogą włączać gruntów prywatnych. To absolutnie święta prawda, co pani powiedziała. Tutaj w zeszłym tygodniu Financial Times pisało o niepewności w Wielkiej Brytanii, co się przełożyło na dwukrotnie mniejsze nakłady inwestycyjne w branży motoryzacyjnej. Znaczy, niepewność to jest coś, czego biznes absolutnie nienawidzi. Głupieje wtedy. Nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak nie rozumie tej sytuacji, to po prostu wycofuje się. No i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili przy braku możliwości zmian granic będzie rosło oczekiwanie na jak najszybsze przekazanie informacji inwestorom, czego się mogą spodziewać, prawda? Bo inwestorzy zaakceptują wiele rzeczy, tylko muszą wiedzieć po prostu, okej, jakie są zasady gry, prawda? Więc rzeczywiście myślę, że z kwartału na kwartał czy z miesiąca na miesiąc to oczekiwanie będzie rosło, żeby po prostu zapoznać się z tym, co jest planowane. Czyli w tym momencie, jeżeli nie mogą być włączane te grunty prywatne, to co to znaczy dla inwestorów? Przed zakończeniem obowiązywania tego rozporządzenia jeszcze były poszerzane te strefy w ostatniej chwili? Tak, to były kilkanaście stref i tutaj naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, jak w ostatnim miesiącu albo półtorej ministerstwu udało się zakończyć ten proces legislacyjny, no, naprawdę bardzo sprawnie. Jednocześnie brak możliwości teraz rozszerzenia granic na grunty prywatne oznacza, że
inwestorzy mają mniejszą możliwość odnośnie wskazywania lokalizacji, w których chcieliby zrobić inwestycje. Doświadczenia pokazują, że nie wszystkie grunty publiczne odpowiadają inwestorom, prawda? I to trochę jest tak, że oczywiście chcielibyśmy zagospodarować jak najwięcej tych terenów, które są w tej chwili, mają status strefowy, są przygotowane przez samorządy pod inwestycje. Natomiast niekiedy po prostu zdarza się tak, że inwestor mówi, słuchajcie, ta działka jest w porządku, ale ta druga mi najbardziej pasuje, prawda? I wtedy może być tak, że on postawi inwestycje jedynie na lokalizacji, która ma status prywatny. No i w tej sytuacji mielibyśmy na dzień dzisiejszy kłopot, gdyby wymagał również, czy oczekiwał, żeby ona była w strefie. Przypomnijmy, jakie korzyści dają inwestorom, firmom specjalne strefy ekonomiczne, no i jakie korzyści przynoszą inwestorzy, którzy lokują się w tych strefach dla naszej gospodarki, dla rozwoju też danych regionów. Tak, no inwestorzy, którzy realizują inwestycje w strefach, to są absolutnie tysiące miejsc pracy i miliardy złotych inwestycji. W ciągu ostatnich 20 lat to są naprawdę olbrzymie wartości. Benefity, z których korzystają, to zwolnienie podatkowe, o ile będą rentowni, natomiast też jakby takie wsparcie, które otrzymują od stref ekonomicznych odnośnie pomocy w uzyskaniu pozwolenia na budowę, jakichś konsultacji czy uzgodnień z samorządami, ułatwienia takiego dialogu w tym zakresie. Natomiast oprócz takich miejsc pracy, inwestorzy wnoszą również transfer technologii, co naprawdę jest niebagatelną kwestią, oraz wykształcenie w ogóle całej kadry. Pierwotne założenie specjalnych stref ekonomicznych było takie, że mają powstawać w miejscach, gdzie jest bardzo duże bezrobocie, gdzie jest potrzebna taka interwencja państwa po to, żeby podratować sytuację społeczną też tych miejsc. Jak to wygląda teraz? Bo też mamy takie sygnały, że niekoniecznie pracownicy tych firm, które lokują się w specjalnych strefach ekonomicznych, mają dobre warunki pracy. Oczywiście bezrobocie jest niższe, natomiast bardzo często jednak ci pracownicy pracują na podstawie umów tak zwanych śmieciowych i niekoniecznie mają też dobre wynagrodzenie. W strefach, żeby zadeklarować miejsca pracy, trzeba, żeby wywiązać się z tego obowiązku, trzeba zatrudnić osobę na umowę o pracę. Więc ja myślę, że właśnie odwrotnie, to jest w przedsiębiorstwach strefowych, wszyscy muszą zatrudniać na umowę o pracę. Być może jakaś część osób, która jest zatrudniona, ponad te minima zadeklarowane w zezwoleniu, które każdy z przedsiębiorców musiał złożyć, jest zatrudniona przez Agencję Pracy Tymczasowej lub przez w ramach innej formy zatrudnienia. Wśród moich klientów zdecydowana większość, jak nie wszyscy, są zatrudnieni na umowę o pracę, a poza tym średnie wynagrodzenie jest z reguły wyższe niż w regionie. Oczywiście może to w różnych regionach czy lokalizacjach trochę inaczej wyglądać, ale myślę, że zasada jest taka. A czy mamy jakieś dane dotyczące tego, w jaki sposób strefy ekonomiczne wpływają na poziom bezrobocia w miejscach, w których działają? Myśmy jakiś czas temu pokusili się o taki raport, gdzie po raz pierwszy wtedy pokazaliśmy wpływ lokalizacji strefowych na poziom bezrobocia. Tam, gdzie strefy ekonomiczne funkcjonowały, o 2-3 punkty procentowe było niższe bezrobocie niż w regionach, gdzie stref nie było. To właśnie w wyniku działalności stref to bezrobocie spadło. I też są firmy, które ściągają pracowników z odległości 50-60 kilometrów. Dziękuję za rozmowę. Paweł Tynel, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Dziękuję bardzo. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Reklama. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Po reklamie. Autopromocja. Zdziwienie tygodnia to program, w którym dziwimy się rozmaitym odkryciom naukowym. Są one na tyle zaskakujące, że warto im poświęcić nieco uwagi. Życie na Marsie, dziwaczne dinozaury, dieta pomagająca walczyć z rakiem. O tym wszystkim rozmawiamy w czwartek o 22.10. Anna Piotrowska, zapraszam. Autopromocja.
To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 20. Czas na informacje dnia. Wieczorem prezydent USA wyląduje w Warszawie. Jutro Donald Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Sędzia Mariusz Muszyński powołany na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. I wizyta prezydenta Chin w Berlinie. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły informacji. Za mniej więcej 2 godziny amerykański Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem będzie lądował w Warszawie. Po południu wizyty Polskie Radio i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizowały debatę pod tytułem Donald Trump w Warszawie. Jakie mogą być skutki wizyty amerykańskiego prezydenta? Jutro rano prezydent Donald Trump będzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Donald Trump weźmie też udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Wśród podejmowanych tematów znajdą się kwestie polityki bezpieczeństwa, powiedziała politolog profesor Jadwiga Kiwerska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jedna z uczestniczek debaty. Deklaracja o 5 artykule Traktatu Waszyngtońskiego padnie. To będzie retoryka, bo tak naprawdę czy ta formuła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego zafunkcjonuje, to nie daj Boże, ale to by się sprawdziło dopiero w czasie jakiegoś konfliktu. Ale myślę również, że będzie dużo odwołania do polskiej historii, bo Amerykanie są świetni w tych takich przemówieniach. Donald Trump będzie także gościem odbywającego się w Warszawie szczytu Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza zakłada zacieśnienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w kwestiach infrastruktury transportowej, energetyki oraz cyfryzacji, mówi profesor Zbigniew Lewicki, przewodniczący Rady PISM, drugi z uczestników debaty. Jest to głównie koncept gospodarczy dotyczący energii, dotyczący kwestii transportowych. To oczywiście jest bardzo trudny pomysł. To jest 12 państw o bardzo różnych celach, historii. No niemniej współpracować zawsze warto, na tyle przynajmniej, na ile się udaje znaleźć wspólne pole. Prezydent Donald Trump głosi koncepcję po pierwsze Ameryka, zauważył trzeci z rozmówców, publicysta Piotr Zaręba z tygodnika W sieci. Jego zdaniem to podejście to nie protekcjonizm. Donald Trump po prostu przywraca realny wymiar polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Muszyńskiego na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda w trakcie wystąpienia pogratulował Mariuszowi Muszyńskiemu uzyskania poparcia wśród sędziów Trybunału. Zaznaczył, że przed nowym wiceprezesem stoi zadanie przywrócenia Trybunałowi godności. Pod rządami poprzednich władz Trybunału ustawa o Trybunale została zmieniona w taki sposób, że pozwalała na zawłaszczenie de facto miejsc sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Przez opcję polityczną i wobec tej zmiany przepisów obecny wówczas prezes Trybunału Konstytucyjnego nie zabrał w ogóle głosu. Ta sytuacja w sposób zdecydowany się zmieni, a przede wszystkim podobna sytuacja nigdy już nie będzie miała w naszej historii miejsca. Tymczasem posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z konstytucją przepisów kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których sądy cywilne podejmują próby badania legalności powołania prezes. Poseł Arkadiusz Mularczyk powiedział, że takie działania powodują chaos prawny. Dodał jednak, że kwestie wyboru prezesa i sędziów Trybunału nie podlegają pod artykuł 1 kodeksu postępowania cywilnego, który określa pojęcie sprawy cywilnej. Przepisy konstytucji statuują rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W związku z powyższym wnioskujemy, ażeby Trybunał zbadał, czy ten przepis właśnie artykułu 1, na podstawie którego działają sądy, jest zgodny z konstytucją. Poseł Platformy Borys Budka uważa, że wniosek jest kolejnym przypadkiem instrumentalnego traktowania Trybunału Konstytucyjnego przez PiS. Jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny klepnie ten wniosek PiS-u, bo to kolejna ustawka w Trybunale. Nie zmieni to jednak faktu, że takie orzeczenie Trybunału będzie nieistniejące, bo będzie musiało zapaść z udziałem osoby, która nie jest sędzią Trybunału, a więc z tak zwanym dublerem.
Według części konstytucjonalistów wybór obecnej prezes Trybunału jest obarczony wadą konstytucyjną, ponieważ tylko 5 sędziów, a nie zgromadzenie ogólne wskazało jej kandydaturę prezydentowi. W tej kwestii na wniosek byłego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z honorami wojskowymi przywitał dziś w Berlinie prezydenta Chin Xi Jinpinga. Następnie chiński przywódca spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Niemiecka kanclerz i chiński prezydent potwierdzili strategiczne partnerstwo między obu krajami. Niemiecko-chińskie stosunki osiągnęły nowy przełomowy etap rozwoju, powiedział podczas konferencji prasowej Xi Jinping. Angela Merkel potwierdziła chęć poszerzenia współpracy gospodarczej i naukowej. Mamy teraz do czynienia nie tylko ze strategicznym partnerstwem. My już to nazywamy kompleksowym partnerstwem strategicznym, powiedziała w Berlinie Angela Merkel. Media przypominają, że w 2016 roku wartość wymiany handlowej z Chinami przekroczyła 170 miliardów euro. Tym samym Chińczycy stali się największym partnerem handlowym Niemiec. Ostatnio podpisali z Airbusem 20-miliardowy kontrakt na dostawę 140 samolotów pasażerskich. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze prognoza pogody. W nocy na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 13 miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 20. Polskie Radio 24 przy mikrofonie Maria Furdyna. Donald Trump jest w drodze do Polski. Samolot z amerykańskim prezydentem na pokładzie spodziewany jest na warszawskim Okęciu około godziny 22. Trump spędzi w Warszawie kilkanaście godzin. Jutro rano spotka się z prezydentami Polski i Chorwacji oraz liderami krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wygłosi też przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie. O wizycie Donalda Trumpa w Warszawie będziemy mówić po 20.30. W magazynie Światowa Szachownica gościem Marcina Gutowskiego będzie profesor Bohdan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. A już teraz w Polskim Radiu 24 czas na sport. W studiu jest Tomasz Kowalczyk i jego goście. Magazyn sportowy. Dobry wieczór, witam, zapraszam. Najbliższe minuty poświęcimy na podsumowanie sportowe dnia, ale też wrócimy do dyscypliny, która zagościła 3 tygodnie na naszej antenie, do crossmintona, do Mistrzostw Świata, które odbyły się w ostatnim weekend. Zanim jednak o crossmintonie, kilka informacji i ta z ostatniej chwili, bo zakończył się mecz drugiej rundy tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Nasz najlepszy tenisista Jerzy Janowicz wygrał z Francuzem Luką Pujem. Pierwszego seta Polak wygrał po tiebreaku 7-6, drugiego również w takich samych rozmiarach. W trzeciej partii to rywal Polaka był górą, zwyciężając 6-3. A w czwartej Jerzy Janowicz wygrał 6-1. Włoch Fabio Aru wygrał natomiast 5. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Nowym liderem został Brytyjczyk Christopher Froome. Dziś kolarze rywalizowali na niespełna 161-kilometrowej trasie. Aru zwyciężył po samotnym finiszu z przewagą 16 sekund nad Irlandczykiem Danielem Martinem i 20 sekund nad Froome'em. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 12 miejsce ze stratą 40 sekund do zwycięzcy, a Michał Kwiatkowski był 29. W klasyfikacji generalnej Froome o 12 sekund wyprzedza swojego rodaka i kolegę z grupy Sky, poprzedniego lidera Geraint'a Thomasa. Trzeci jest Aru, który traci 14 sekund do lidera. Katarzyna Niewiadoma zajmuje 6. miejsce po 6 etapach kolarskiego wyścigu kobiet Giro Rossa we Włoszech. W środę zawodniczki rywalizowały na trasie liczącej 116 km ze startem i metą w miejscowości Rosetto. Zwyciężyła po finiszu z peletonu reprezentantka Finlandii Lotta Lepisto. Niewiadoma przyjechała w głównej grupie, ale poza pierwszą dziesiątką. Napastnik zespołu hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej FC Barcelona, Argentyńczyk Lionel Messi, zgodził się przedłużyć kontrakt. Będzie on więc występował w Dumie Katalonii co najmniej do 30 czerwca 2021 roku,
poinformował klub. A teraz już o crossmintonie w naszym studiu Agnieszka Kocańda, prezes Polskiej Federacji Crossmintona. Dobry wieczór. Witamy ponownie w naszych gościnnych progach, a także Jacek Czermurzyński, zawodnik, propagator dyscypliny, też należałoby tak powiedzieć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 24 medale, 5 złotych, 8 srebrnych, 11 brązowych podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Warszawie. To dorobek naszej reprezentacji. Wynik chyba zadowala, o czym świadczą wasze uśmiechy. Tak, absolutnie. To jest nieprawdopodobne. 5 razy mieliśmy okazję wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. To było bardzo wzruszające momenty. No ale ilość tych medali jest nieprawdopodobna i też warto powiedzieć, że nie tylko w kategoriach Open, chociaż tutaj mamy największy dotychczasowy sukces, czyli wicemistrza świata Marcina Ociepę, ale także w kategoriach poniżej 12 lat Julia Michniewicz czy w plus 50 Piotr Borowiec. Jednym słowem, we wszystkich kategoriach wiekowych są sukcesy. No, myślę, że byliśmy zdecydowanie najlepsi na tych mistrzostwach. Na pewno ściany nam pomogły, ale też myślę, że byliśmy w doskonałej formie sportowej. I bardzo się cieszymy z tych złotych medali. Osobiście ja bardzo z Julii, która poniżej 12 lat pokazała po raz kolejny, że jest najlepsza. No, ale też wszystkie pozostałe medale były wspaniałe, ale też trochę w swoim imieniu przypomnę o wielkiej walce tych, którym się medali zdobyć nie udało. My też bardzo staraliśmy się i myślę, że widząc tę walkę, nasi medaliści też czuli większą adrenalinę i motywację do tego, żeby zdobywać. Za co my im dziękujemy bardzo. Liczyliśmy na pewno na dobry rezultat Marty Sołtys i Janiny Karasek. I rzeczywiście tak się stało. Brązowy medal Mistrzostw Świata. Posłuchajmy, co nasze zawodniczki mówiły po tym osiągnięciu Norbertowi Michalakowi. Brązowy medal. Na pewno cieszy, ale chyba nie do końca, bo nie obroniłyście złotego medalu. Oczywiście, no apetyt zawsze jest na to, żeby wygrywać i żeby, szczególnie w naszym przypadku, jednak no było to, żeby obronić ten tytuł. No nie wyszło, ale i tak bardzo się cieszymy z tego brązu, bo poziom rośnie zawodów. Z roku na rok widać, że i są nowe twarze i zawodniczki, które kiedyś były na poziomie średnim, też zdecydowanie lepiej grają, więc myślę, że ten brąz no bardzo nas ucieszył, bo tak jak mówię, no, poziom rośnie z roku na rok zdecydowanie. Ja również bardzo się cieszę z tego medalu, ponieważ w mojej ocenie osobistej tegoroczny turniej deblowy kobiet był dużo mocniejszy niż ten 2 lata temu. Oczywiście nie chcę umieszczać naszego sukcesu, który był niewątpliwie najwspanialszy na świecie, aczkolwiek rzeczywiście, tak jak ja się powiedziała, poziom wzrasta, także z roku na rok podejrzewam, że będzie coraz trudniej o te medale, zwłaszcza te ze Złotego Kruszca. Poziom crossmintona w Polsce rośnie, rośnie, rośnie. Rośnie poziom i też rośnie liczba graczy, bo tu jest naprawdę bardzo dużo zawodników z całej Polski. Mnie osobiście bardzo cieszy też to, że w końcu mamy dużo juniorów, bo dawniej to była pewnego rodzaju bolączka, że mieliśmy bardzo dobrych singlistów w tych kategoriach starszych, natomiast dzieciaczków było troszeczkę za mało. A teraz na szczęście mamy ich sporo i to są też osoby, które tutaj złote medale do domu zabiorą. Także dla mnie to jest bardzo fajny dowód na to, że sport się rozwija i jest nas coraz więcej. Tyle Janina Karasek, a także Marta Sołtys po brązowym medalu Mistrzostw Świata. Oczywiście wynik sportowy to ten cel najwyższy, na który wszyscy pracują, ale było też kiedyś takie hasło na autobusie piłkarskiej reprezentacji Polski, bo liczy się sport i dobra zabawa przede wszystkim, tak? Tak, no zabawa wspaniała. Jeszcze teraz nie mamy eliminacji do Mistrzostw Świata. Oczywiście z całego świata zjechali się zawodnicy, bo to trzeba wziąć wolne, trzeba się przygotować i każdy walczy o sukcesy. Ale mamy też bardzo fajną historię. Pewnego Szweda. Tak, pewnego Szweda. Otóż zawodnicy, którzy od dawna grają, zapisali miesiące temu swojego kolegę, zupełnie niczego nieświadomego, na Mistrzostwa Świata, po czym go potajemnie przywieźli w ramach wieczoru kawalerskiego. Szwed o 4 rano wylądował na lotnisku Chopina, po czym rano o 8 zaczął grać na korcie centralnym z zawodnikiem rozstawionym jako numer 1. W związku z tym, no... Do zera było, czy ugrał punkcik? Nie, nie, bronił się dzielnie, chociaż trzymał drugi raz w życiu rakietę w ręku. Także dał radę.
No na pewno warto podkreślić, że ta zabawa jest tutaj o tyle ważna, że my się czujemy wielką rodziną, polską rodziną jak najbardziej, ale też ze wszystkimi innymi reprezentacjami czujemy się doskonale, towarzyszymy nam w zasadzie przez całe te dni, kiedy jesteśmy razem, uśmiech, cieszymy się, oczywiście jest nam smutno, kiedy przegrywamy, ale też cieszymy się radością zwycięzców i to naprawdę jest autentyczne, prawdziwe i takie swobodne, nieskrępowane, dobra atmosfera. W rugby mówi się, że jest tak zwana trzecia połowa po dwóch, gdzie zawodnicy siadają, wspólnie biesiadują. U was słyszałem, że jest impreza nazywana Players Party. No tak, w tym roku Players Party po Mistrzostwach Świata myślę zapadnie w pamięci wielu uczestników. Myślę, że bawiliśmy się świetnie. Naszych mikrofonów nie było i kamera. Szczęście. Tak, ale nie było tam żadnych skandali, była autentyczna, doskonała zabawa, wielka radość. Może radości, świetnie się czuliśmy ze sobą. Tak jest. Marcin Ociepa, wicemistrz świata, jest teraz z nami telefonicznie, łączymy się z Wrocławiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. No, ogromne gratulacje za ten życiowy sukces. Udało się już ochłonąć? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jestem na fali euforii po tym sukcesie i wszystkie doniesienia prasowe, wszystkie gratulacje, które do mnie spływają, napawają mnie naprawdę wielką euforią. Marcin, to żebyś mógł ochłonąć, to ja powiem jedną rzecz, żeby cię wprowadzić, Jacek z tej strony. Jedną historię, którą powiedział o tobie szwedzki twój przeciwnik, którego pokonałeś w półfinale. Że dziękuję ci za rywalizację, dziękuję ci za wspaniałą grę i dziękuję ci za to, że wprowadziłeś ten sport na zupełnie inny wymiar swoimi atomowymi zagraniami i doskonałą perfekcją celności. Także myślę, że to ważne, żeby wprowadzić naszego mistrza w ten sposób, bo to są słowa jego bezpośrednie przeciwnika. No i trzeba dodać byłego mistrza Europy. Tak, Matthias Aronsson, o nim mowa. Powiedz, ile lat pracowałeś na ten wynik? 6 lat. To było 6 ciężkich lat. Treningi codziennie? Nie, codziennie nie, ponieważ pracuję zawodowo, a również zajmuję się badmintonem, więc jakby cały czas jestem w treningu badmintona, a crossmintonem trenujemy z chłopakami 2 razy w tygodniu. No powiedz o drodze do medalu, czy po pierwsze w finale stać było cię na więcej, czy już absolutnie samo dojście do tego decydującego meczu było szczytem marzeń? Samo dojście do finału na pewno było szczytem marzeń, aczkolwiek przed tym turniejem nie obiecywałem sobie zbyt wiele. Być może nastawiałem się nawet bardziej na to, że w debla zdobędę w parze z Tomkiem Kaczmarkiem medal i w sumie tam się nastawiałem, a w singlu nie czułem się w zbyt dobrej formie i stwierdziłem, że co będzie, to będzie. W poprzednich mistrzostwach świata czy Europy zawsze jechałem po medal i zawsze mi się to nie udawało. W tym roku pojechałem i zagrałem dla zabawy, dla takiego fanu i wynik przyszedł. Dlatego cieszę się podwójnie. No, okazuje się, że im mniej presji, tym większa szansa na ten dobry rezultat, tak? Bo właśnie liczyła się trochę też ta zabawa. Tak. I najśmieszniejsze jest to, że ja zawsze powtarzam moim zawodnikom właśnie, że na pierwszym miejscu jest zabawa, a wynik będzie na drugim miejscu. I to się spełniło. Ten wynik zapala do jeszcze cięższej pracy, czy do jeszcze większej zabawy w takim razie? Na korcie oczywiście. Zdecydowanie do jeszcze większej pracy, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia i czuję ogromny niedosyt, że nie udało mi się sięgnąć po złoto. I przyznam szczerze, że już wczoraj byłem na pierwszym treningu i szykuję, już zacząłem przygotowania do Mistrzostw Europy, które będą za rok. Właśnie, kiedy Mistrzostwa Europy? Kiedy kolejne wielkie imprezy, w które celujesz? No, kolejną dużą imprezą na pewno będą Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Norwegii, ale na następny turniej, który się wybiera... Kiedy Mistrzostwa Europy nas czekają? Lipiec przyszłego roku. Lipiec przyszłego. O, dziękuję. Lipiec przyszłego roku. To tak na wstępie możemy powiedzieć, ale na oficjalną datę trzeba chwilkę poczekać. Tak, a najbliższe zawody, w których wystartuję, będą to zawody międzynarodowe w Brnie. To powodzenia, dużo sukcesów, powtarzalności wyników i dużo tej wytrwałości w dążeniu do kolejnych sukcesów. Bardzo dziękuję. Marcin Ociepa był naszym telefonicznym gościem we Wrocławiu. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy. A Marcin Ociepa ma też bardzo duże wsparcie w postaci naszego tutaj gościa, który bardzo często
dopinguje. Podobno nie byłoby tego medalu, gdyby nie Jacek Czermużyński. No nie, nie, tak tego nie możemy powiedzieć, ale na pewno dużo serca jako kibice włożyliśmy w ten mecz finałowy i w poprzednie mecze, które Marcin rozgrywał. No, bardzo wierzymy w niego, ponieważ jest naprawdę doskonałym zawodnikiem i ta jego perfekcja, to jego sposób gry daje nam tyle radości, że z przyjemnością możemy mu kibicować i oddawać swoją energię po to, żeby on miał jej więcej na korcie. To jest jeszcze bardzo fajne i ważne, że zawodnicy grając, ja też miałam kiedyś okazję grać, niezależnie od wyników, jak wygrywają, cieszą się, potem idą na mecz swojego kolegi, dodają mu też tutaj energii do walki, jak przegrywają, też chwilę szybko trzeba się uporać z emocjami, które płyną bardzo mocno, z adrenaliną i znowu idą dopingować swoich kolegów, więc to jest też fantastyczne, że to, co Jacek cały czas powtarza, że ta rodzina sportowa jest fantastyczna. Tutaj trzeba przyznać, że też jest, no, ten doping dociera bardziej, ponieważ hala nie jest tak wypełniona tak szczelnie, natomiast personalnie można dużo bardziej usłyszeć swoje nazwisko, swoje imię, co może paradoksalnie bardziej mobilizować. No, trochę się z tobą nie zgodzę, bo na meczu Marcina było kilkaset osób i wszystkie to bardzo przeżywały i wszystkie niosły, myślę, że i zwycięzcę Hjalmarssona ze Szwecji, ale też naszego kolegę Marcina. Tak, no na pewno jakby sala, w której gramy, jest limitem, a wszyscy są jak najbliżej mogą. A teraz Dorota Lewandowska i Magdalena Lelonek, które są w Kielcach, a w zeszły weekend były w Warszawie, gdzie zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata w kategorii powyżej 35 lat. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No jak wyglądała wasza droga po ten złoty medal? No cóż, w naszej kategorii, no, nasze przeciwniczki to przede wszystkim Niemki i Węgierki. Szczególnie Węgierki to bardzo doświadczone zawodniczki z czołówki, no myślę, że światowej, z naszej kategorii wiekowej. No to dziewczyny, które zajmują czołowe miejsca na listach rankingowych. No i ten mecz z nimi w zasadzie był kluczowy w walce o złoto. No nie był taki łatwy, no ale udało się. Tak, ja dodam tylko, że z Niemkami również stoczyłyśmy bardzo wyrównany pojedynek, ponieważ Niemki weszły do naszej kategorii całkiem niedawno i niedawno walczyły w kategorii Open, także też były bardzo silnymi przeciwniczkami. Długo trwały przygotowania do tej imprezy? Konkretnie do tej imprezy ja się akurat nie przygotowywałam jakoś specjalnie, po prostu trenuję. Magda chyba się przygotowywała specjalnie do tej imprezy. Tak, no ja się przygotowałam specjalnie, ponieważ na co dzień nie trenuję, więc no, staram się być troszkę aktywna, natomiast no, powiedzmy, że miesiąc